Wir lesen aus Johannes 20. Przeczytajmy wspólnie urywek z Ewangelii Jana z 20 rozdziału. Von Vers 24 bis od wiersza 24 bis 29 do 29. Ewangelia Jana, 20 rozdział. Od 24 do 29 wiersza. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ich möchte zunächst einen Überblick geben über die beiden Kapitel Johannes 20 und 21. Najpierw chciałbym podać wam taki przegląd tych dwóch rozdziałów z Ewangelii Jana 20 i 21. In diesen beiden Kapiteln werden uns wie sonst nicht noch einmal in der Bibel die Ergebnisse des Werkes des Herrn auf dem Kreuz gezeigt. W tych dwóch rozdziałach, jak w żadnym innym miejscu Biblii, pokazane są dobitnie te skutki tego wielkiego dzieła, jakie Pan Jezus dokonał na krzyżu. Wenn wir an das Werk des Herrn für uns denken, dann denken wir mit Recht an unsere Errettung. Gdy my myślimy o tym dziele Pana Jezusa, to my mamy rację, że myślimy o naszym własnym zbawieniu. Und wir danken dem Herrn nicht genug dafür, was uns durch ihn geworden ist. I z pewnością nie za dosyć Panu za to dziękujemy, co dzięki Niemu stało się z nami. Aber das Werk des Herrn hat einen viel größeren Umfang. Ale dzieło Pana Jezusa ma o wiele większy jeszcze zakres. Nicht nur wir kommen unter die Segensauswirkungen von Golgatha. Nie tylko my znaleźliśmy się pod tymi wpływami błogosławieństwa, jakie płyną z Golgoty. In den ersten 18 Versen von Kapitel 20 sehen wir in Maria. W tych pierwszych 18 wierszach 20 rozdziału oglądamy Marię. Welche gesegneten Folgen das Werk des Herrn für den damaligen Überrest Israel bedeutete. I ona obrazuje, jakie następstwa dzieła Pana Jezusa były znaczące dla ówczesnej resztki wierzących z Izraela. Sie erwarteten einen König und Messias, der ihnen auf der Erde ein Reich errichten würde. Oni oczekiwali na króla i Mesjasza, który tutaj na tej ziemi przygotuje im królestwo. Aber das Volk, zu dem er gekommen war, hat ihn gekreuzigt. Ale ten naród, do którego on przyszedł, ukrzyżował go. Und jetzt zeigt er Maria, dass er nicht bei ihnen bleibt auf der Erde. I teraz Pan Jezus pokazuje Marii, że on nie pozostanie razem z nimi tutaj na tej ziemi. Sondern dass er den damaligen gläubigen Überrest aus Israel in himmlische Beziehungen einführt. Ale że on tą ówczesną resztkę wierzących z Izraela wprowadza w taki związek niebiański. Die weitaus höher waren als diese irdischen Segnungen. A te błogosławieństwa były o wiele wyższe i wspanialsze niż te ziemskie błogosławieństwa. Dann haben wir in den Versen 19 bis 23. A następnie oglądamy w wierszach 19 do 23 tego 20 rozdziału. Einen damals noch prophetischen Hinweis auf unsere Zeit. Proroczą wskazówkę, która w tamtych czasach jeszcze była niewypełniona, wskazująca na nasze dzisiejsze czasy. In diesem Abschnitt werden uns sehr wertvolle Grundsätze unseres Zusammenkommens vorgestellt.
W tym małym urywku przedstawione są bardzo wartościowe zasady dotyczące naszego wspólnego zgromadzania się. In dem gelesenen Abschnitt sehen wir in Thomas den zukünftigen Überrest Israels. A w tym przeczytanym urywku, który teraz mamy przed sobą, oglądamy w tej osobie tego Tomasza tą przyszłą wierzącą resztkę z Izraela. Und auch den Segen, den dieser Überrest dann im tausendjährigen Reich zu erwarten hat. I on wskazuje na te błogosławieństwo, jakie ta przyszła resztka z Izraela wierzących ludzi będzie miała w tym tysiącletnim królestwie. Und in den ersten 14 Versen von Kapitel 21? A w pierwszych 14 wierszach tego rozdziału następnego 21. Sehen wir, wie im Reich, während des Reiches, das Evangelium des Reiches viele dort geborene Menschen erreicht. Und sie auf der Grundlage desselben Werkes errettet werden. Oglądamy, jak ta Ewangelia dotrze do wielu, wielu tysięcy nowonarodzonych ludzi w tym tysiącletnim królestwie i również dla nich będzie błogosławieństwem. Wenn wir jetzt zu unserem Abschnitt kommen, i gdy teraz wracamy z powrotem do naszego przeczytanego urywka, dann möchte ich aber nicht schwerpunktmäßig diese lehrmäßige Seite des zukünftigen Überrestes vorstellen. To nie chciałbym tak bardzo przedstawiać tą pouczającą rzecz dotyczącą tej przyszłej resztki z Izraela wierzących ludzi, sondern mehr in Verbindung mit dem Abschnitt 19 bis 23. Ale bardziej w połączeniu z tym urywkiem, który rozpoczyna się od 19 wiersza, a kończy na 23. Zeigen, dass wir nicht nur gemeinsam als Versammlung diesen Segen der Gegenwart des Herrn erfahren und genießen. Chciałbym pokazać, że my jako zgromadzenie będziemy uczestnikami tego błogosławieństwa. Sondern aus diesem Abschnitt zeigen, wie wir ein jeder für uns persönlich in diesem Segensbereich unsere Verantwortung haben. Ale szczególnie zależy mi na tym, jak my w tym zakresie błogosławieństwa dla siebie samych osobiste błogosławieństwo możemy odebrać. Aber zunächst noch einige Gedanken zu der lehrmäßigen Seite. Ale najpierw jeszcze kilka myśli co do takiego zasadniczego znaczenia nauki pisma w tym urywku. Wenn wir diese Schiene vor uns haben, gdy tego rodzaju tor mamy przed sobą, dann durfte Thomas nicht dabei sein, wie die übrigen Jünger 8 Tage vorher zusammen waren. To widzimy, że nie mogło być Tomasza, gdy pozostali uczniowie 8 dni wcześniej byli zgromadzeni i widzieli Pana. Als einer, der den zukünftigen Überrest Israels darstellt, bo on jako ten, który symbolizuje tą przyszłą resztkę z wierzących z Izraela, kann er nicht anwesend sein, wenn die Versammlung zusammen ist. Nie mógł być przecież obecny wtedy, gdy zgromadzone jest zgromadzenie. Was eben in den Versen 19 bis 23 vorgestattet wird. To, co zostało zobrazowane właśnie w tych wierszach od 19 do 23. Der Überrest gehört nicht zu dieser Versammlung. Bo ta resztka wierzących z Izraela, oni nie należą do zgromadzenia. Wenn wir aber diesen Abschnitt betrachten wollen von der praktischen Seite, die ich jetzt in Zukunft vorstellen will, a jeżeli ten urywek chcemy rozważać pod względem tego praktycznego zastosowania, tak jak ja chciałem to zrobić, dann müssen wir sagen, schade, dass er nicht dabei war. To musimy powiedzieć, szkoda, że go nie było. Bevor wir aber auf das Fehlen von Thomas eingehen, ale zanim zaczniemy rozważać to, że brakowało wtedy Tomasza, möchte ich einige Gedanken zu diesem Thomas sagen. Chciałbym kilka myśli powiedzieć na temat Tomasza. Ich habe den Eindruck, dass er etwas schlecht wegkommt bei uns. Mam takie wrażenie, że my to tak nie za bardzo go poważamy z tego powodu. Wir sprechen oft von dem ungläubigen Thomas. Bardzo często się wyrażamy tak troszkę z przekąsem o tym niewiernym Tomaszu. Lasst uns mal eben die wenigen Stellen anschauen, ale spójrzmy na tych niewiele miejsc biblijnych, die wir im Johannesevangelium über ihn haben. Które mamy zapisane w Ewangelii Jana, a które o nim mówią. Zunächst Kapitel 11, Vers 16.
Najpierw 11 rozdział, otwórzmy 16 wiersz. Der Jesus war in Kapitel 11 benachrichtigt worden von den Schwestern von Lazarus. W tym 11 rozdziale czytamy o tym, że Pan Jezus otrzymał wiadomość od sióstr z Betanii, dass ihr Bruder krank sei. Że ich brat zachorował. Dann blieb noch zwei Tage an dem Ort. Wiemy, że Pan pozostał na tym miejscu, gdzie był jeszcze dwa dni. Und dann sagt in Vers 7, jetzt lasst uns nach Judäa gehen. A potem powiedział, co czytamy w wierszu 7, pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Und die Jünger sagten, wieso willst du dahin? Man hat doch versucht, dich dort zu töten. A uczniowie powiedzieli, co znowu chcesz tam pójść? Przecież dopiero co próbowano ciebie tam zabić. Aber geht, will gehen. Ale on chce pójść. Und dann sagt Thomas in Vers 16, i wtedy słyszymy, jak Tomasz się odzywa i co zapisane jest w 16 wierszu. Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Natürlich war der Jesus oder wollte der Jesus nicht nach Jerusalem gehen, um dort zu sterben. Naturalnie Pan Jezus nie chciał pójść do Jerozolimy po to, aby tam umrzeć. Ganz im Gegenteil, er wollte hingehen, um Leben zu geben. Nie, przeciwnie, on chciał tam pójść, aby darować życie. Dem gestorbenen Lazarus. Temu zmarłemu Łazarzowi. Jetzt könnten wir sagen, Thomas, bist du so unwissend? To moglibyśmy powiedzieć, Tomasz, czy ty brakuje ci tak wiedzy na ten temat? Das mag sein. Tak mogło być. Aber welch eine Liebe spricht aus diesen Worten. Ale pomyślmy, jak wielka miłość przemawia z tych słów. Lasst uns gehen, damit wir mit ihm sterben. Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Hast du, habe ich, eine solche Hingabe an den Herrn? Czy ty, czy ja, mamy tego rodzaju oddanie naszemu Panu? Ist das so negativ? Czy to jest coś negatywnego? Ich glaube nicht. Ja myślę, że nie. Die zweite Stelle. Teraz przeczytajmy drugie miejsce o nim. Kapitel 14, Vers 5. 14 rozdział, 5 wiersz. Der Jesus hatte von seinem Hingehen in das Haus des Vaters gesprochen. Pan Jezus opowiadał o swoim odejściu do domu ojcowskiego. Und Thomas sagt jetzt, Herr, in Vers 5, wir wissen nicht, wohin du gehst. A tu czytamy w wierszu 5, rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Und wie können wir den Weg wissen? Jakże możemy znać drogę? Er wusste schon wieder nichts. Znowu nic nie wiedział? Aber er heuchelte kein Wissen vor, sondern war ehrlich und gab seine Unwissenheit zu. Ale on tutaj nie udawał swoją obłudnie, swoją niewiedzę. Nie, on po prostu szczerze przyznał, że nie wiem. Machen wir das auch so? Czy my też tak postępujemy? Oder winden wir uns manchmal aus einer Sache heraus, anstatt zu sagen, ich weiß es nicht. Albo próbujemy po prostu tak wymigać się z jakiejś sprawy, jakiegoś pytania, udając, że niby wiemy, a w zasadzie nic nie wiemy. Ich bin froh, dass Thomas damals diese Frage gestellt hat. A ja tak bardzo się cieszę, że wtedy Tomasz te pytanie postawił. Denn daraufhin gibt der Herr eine wunderbare Antwort. Bo na te pytanie Pan Jezus dał cudowną odpowiedź. Ein weltbekannter Vers der Bibel. Jest to na całym świecie znany wiersz z Biblii. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja jestem droga i prawda i żywot. Ich bin der Weg zum Vater. Ja jestem drogą do Ojca. Ich bin die Wahrheit über den Vater. Ja jestem prawdą o Ojcu. Und ich bin das Leben, das vom Vater gegeben wird. I ja jestem tym żywotem, który jest darowany przez Ojca. Dann kommen wir zu einer dritten Stelle. I teraz przejdźmy do trzeciego miejsca. Die wir in Kapitel 21, Vers 2 haben. Które mamy zapisane w 21 rozdziale, w drugim wierszu. Aber das ist schon eine Folge von der Belehrung, die er in unserem Abschnitt erhalten hat. Ale to miejsce jest już następstwem pouczeń, jakie czytaliśmy z naszego urywku w poprzednim rozdziale. Denn als die Jünger in Auferstehung zusammen waren, nachdem der Jesus auferstanden ist, muss ich besser sagen, zusammen waren. Bo potem, gdy uczniowie byli zgromadzeni, gdy Pan już zmartwychwstał, am See von Tiberias, i zebrali się nad jeziorem Tyberiackim, da fehlte
Thomas nicht. Da war er dabei. To nie brakowało Tomasza, on był razem z nimi. Ich würde sagen, er hatte seine Lektion gelernt. Można by powiedzieć, on nauczył się dobrze tę lekcję. Jetzt zurück zu unserem 24. Vers. Ale my teraz wróćmy do poprzedniego rozdziału, do naszego przeczytanego 24. wiersza. Als die Jünger zusammen gewesen waren, wie das ab Vers 3 und ab Vers 19 beschrieben wird. Gdy uczniowie byli zgromadzeni, o czym można przeczytać od 19. wiersza. War Thomas nicht dabei? Nie było tam z nimi Tomasza. Aber sein Fehlen wurde von den anderen bemerkt. Ale to, że go brakowało, to zostało zauważone przez pozostałych uczniów. Wenn heute die Versammlung zusammen ist, gdy dzisiaj całe zgromadzenie się zgromadzi, da kommt es vor, dass auch Geschwister fehlen. To też na pewno się zdarza, że brakuje niektórych wierzących. Merken wir das noch? Czy my jeszcze to zauważamy? Ich meine nicht, dass die Brüder herumgucken und überall schauen, wer all da ist. Ja nie mam na myśli tego, aby bracia się rozglądali wokoło siebie i patrzyli, kogo teraz brakuje. Aber vielleicht merkst du, dass dein Bruder nicht mehr neben dir sitzt, der sonst immer da sitzt. Ale czy ty w ogóle zauważasz, że brakuje brata wokoło obok ciebie, który zawsze koło ciebie siedział? Das gilt auch für die Schwestern. To oczywiście obowiązuje nasze siostry. Zunächst war ja nicht bekannt, warum er fehlte. Najpierw nie było to wiadomo, dlaczego go brakowało. Und dann sind die übrigen Jünger zu ihm gegangen. I wtedy pozostali uczniowie poszli do niego. Geschieht das heute auch noch? Czy to dzisiaj jeszcze się dzieje? Oder schütteln wir das einfach ab? PG, Pech gehabt, ist nicht da gewesen? Albo tak po prostu tylko to otrząśniemy ze siebie i pomyślimy sobie, no miał pecha, nie było go. Ist er ja selbst schuld? Przecież sam jest sobie winien, że go nie ma. Welch eine Liebe spricht aus dem Verhalten der übrigen Jünger? Jakaż wielka miłość tutaj jest widoczna ze sposobu zachowania się pozostałych uczniów. Sie suchen ihn auf. Oni go poszukali. Und sagen fünf Worte zu ihm. I powiedzieli do niego pięć słów. Und diese fünf Worte. I te pięć słów. Sind an Schönheit und ja rücksichtsvollem Verhalten nicht mehr zu überbieten. I do tych pięciu słów nie można już nic piękniejszego dodać. Sei es, dass Thomas schuldhaft fehlte, oder sei es, dass er entschuldigt fehlte. Diese Worte haben für beide Ursachen eine wunderbare Botschaft. Obojętnie, czy Tomasza brakowało z usprawiedliwionego powodu, czy z powodu nieusprawiedliwionego, to te słowa, które uczniowie do niego wypowiedzieli, miały błogosławiony wpływ na niego. Es gibt ja Umstände, die unser Fehlen entschuldigen. Są takie przecież okoliczności, które usprawiedliwiają naszą nieobecność. Wo sogar der Herr unser Fehlen entschuldigt. W tym przypadku nawet Pan usprawiedliwi naszą nieobecność. Sei es durch Krankheit, czy to przez chorobę, oder Verpflichtungen an Kindern oder älteren Leuten. Albo może to są obowiązki związane z naszymi dziećmi, albo obowiązki związane ze starszymi. Dann ist es eine schöne Aufgabe, besonders auch für junge Geschwister. I wtedy okazuje się to pięknym zadaniem, szczególnie dla młodszych wierzących, ihnen etwas zu erzählen von dem, was sie in der Zusammenkunft erlebt haben. Aby tym ludziom opowiedzieć coś z tego, co przeżyli w tym zgromadzeniu. Ihnen dann zu sagen, wir haben den Herrn gesehen. I powiedzieć właśnie im, widzieliśmy Pana. Das kann man aber nur, wenn man ihn gesehen hat. Tak można uczynić, jeżeli rzeczywiście się go widziało. Wir wollen uns einmal fragen, was nehmen wir persönlich mit aus den Zusammenkünften? Chcielibyśmy samych siebie zapytać, co my osobiście wynosimy z naszych wspólnych zgromadzeń? Was können wir weitergeben? Rzeczy, które moglibyśmy dalej podać. Ich war 20 Jahre Fahrlehrer. Ja byłem 20 lat nauczycielem jazdy.
Und viele junge Geschwister aus unserer Gegend i wielu młodych wierzących z naszej okolicy haben bei mir den Führerschein gemacht. Robili u mnie prawo jazdy. Wenn sie montags oder dienstags Fahrstunde hatten, gdy oni mieli w poniedziałek albo we wtorek akurat godzinę jazdy, dann habe ich sie gefragt, wo wart ihr gestern oder vorgestern in der Versammlung? To pytałem ich, a gdzie byłeś wczoraj lub przedwczoraj w zgromadzeniu? Das wussten sie noch. Oni wiedzieli. Dann habe ich weiter gefragt, welcher Bruder hat dort gedient? A dalej ich pytałem, no to jaki brat usługiwał? Das wussten sie meistens auch noch. To większość jeszcze też wiedziało, jaki brat usługiwał. Dann habe ich weiter gefragt, über welchen Abschnitt hat er gesprochen? I dalej jeszcze pytałem, a na temat jakiego urywku z Biblii on przemawiał? Das wussten sie meistens nicht mehr. To niestety większość z nich już tego nie wiedziała. Nach 3-4 Wochen hat sich das herumgesprochen, da wussten sie es. Po 3-4 tygodniach ta wieść się rozniosła i potem nagle już wszyscy wiedzieli. Ich sage das mal als Beispiel. Ja to podaję jako przykład. Was nehmen wir mit aus den Zusammenkünften? Aby pokazać, co my wynosimy z naszych zgromadzeń. Es war schön. Było pięknie. Wird oft gesagt. Bardzo często jest tak mówione. Ich will die Empfindungen auch nicht wegnehmen, dass es schön war. Ja nikomu nie chcę zabrać tych uczuć, że było pięknie. Aber das reicht nicht. Ale to nie jest wystarczające. Nun, warum haben wir manchmal den Herrn nicht gesehen? A więc dlaczego czasami Pana nie widzieliśmy? Das wird wahrscheinlich meistens an mir, dem Hörenden, liegen. Bo w większości przypadków właśnie to będzie zależne ode mnie, od słuchacza. Dass ich einfach zu unaufmerksam bin? Bo tak często jestem właśnie nieuważającym. Oder die Jalousie runterziehe, wenn der Bruder mir etwas Unangenehmes zu sagen hat. Albo nawet i tak, że zaciągam żaluzję przed sobą i wtedy nie słucham tego, co brat dla mnie nieprzyjemnego mówi. Es kann aber auch an dem Redenden liegen. Ale może również to być zależne od tego mówcy. Wenn er den Herrn nicht vorstellt. Jeżeli on nie będzie Pana przedstawiał. Wenn er egal, was er vorliest, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 20 spricht. Jeżeli obojętnie na temat, jaki będzie przemawiał od pierwszej Mojżeszowej do objawienia so querbeet durch die ganze Bibel, i będzie mówił o wszystkim przez całą Biblię. Nicht umsonst wird Ruth gesagt, sehe auf das Feld, das die Schnitte jetzt schneiden. Nie na próżno jest powiedziane do Ruth, pilnuj się tego pola tam, gdzie żeńcy żną. Es ist doch gut, dass wir eine Bibel dabei haben. Dobrze jest, że mamy swoją Biblię ze sobą. Und mit aufschlagen und mitlesen. I zawsze ją otwieramy i też przeczytamy, co jest czytane. Und dann mal schauen, wenn der Bruder etwas sagt zu Vers 25, was da steht. A nawet jeszcze lepiej, gdy będziemy spoglądali na temat tego, na wiersz 25, na przykład, jeżeli brat na ten temat tego wiersza będzie mówił. Damit wir wirklich etwas weiterzugeben haben. Abyśmy rzeczywiście mieli co dalej podać innym. Es kann aber auch sein, wir fehlen unentschuldigt. Wir hätten also da sein können und fehlen einfach. Ale może tak się zdarzyć, że będzie nasza nieobecność nieusprawiedliwiona. Mogliśmy być, a nie było nas. Das ist kein Kavaliersdelikt. Das ist keine Kleinigkeit, wenn wir einfach fehlen. To nie jest drobnostka, jeżeli rzeczywiście brakuje nas. Das ist eine ernste Angelegenheit. Jest to poważna sprawa. Und dann dienen diese fünf Worte. I wtedy te pięć słów, w niemieckim pięć, u nas dwa słowa, widzieliśmy Pana. Auch einer solchen Person. Diese Worte sind dann nützlich auch für eine solche Person. Wtedy też i takie słowa są pożyteczne i dla takiej osoby, której brakowało. Darin liegt nämlich, wir haben den Herrn gesehen, du nicht, weil du nicht da warst. Wtedy jest tak, my widzieliśmy Pana, ale ty nie, bo ciebie tam nie było. Was besseres konnten sie nicht sagen. I uczniowie nie mogli nic lepszego powiedzieć. Und jetzt lernen wir aus dieser Begebenheit, i teraz możemy się nauczyć z tego zdarzenia, wie viel Weisheit es braucht, um einen guten Hirtendienst zu tun. Ile trzeba mądrości, aby dokonać dobrej służby pasterskiej. Sie sagen nur einen Satz. Powiedzieli tylko jedno zdanie.
Nicht warum warst du schon wieder nicht da? Hast schon wieder gefehlt? Du fehlst ja ständig. Oni nie powiedzieli, znowu cię nie było. Ach, ciebie to przeważnie brakuje. Und dann bekommen sie eine unschöne Antwort. A potem otrzymali no niezbyt piękną odpowiedź. Thomas sagt einfach, ich glaube euch nicht. Tomasz powiedział, ja wam po prostu nie wierzę. Es sei denn, dass ich das Mal der Nägel in seine Finger, dass er es in seine Finger nimmt und das Mal der Nägel die Hand hineinlegt und die Hand in die Seite. Ich glaube euch so nicht. Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. Und dann sagen die Jünger gar nichts mehr und gehen. A wtedy uczniowie nie dali żadnej odpowiedzi, po prostu odeszli. Sie lassen sich nicht auf irgendwelche Diskussionen ein. W ogóle nie wdawali się w jakąkolwiek dyskusję z nim. Vielleicht waren sie enttäuscht über diese Antwort? Może byli zawiedzeni z powodu otrzymania takiej odpowiedzi. Aber ihr Lieben, wir müssen nicht enttäuscht sein über eine solche Antwort. Ale umiłowani, nie musimy być zawiedzeni, jeżeli usłyszymy taką odpowiedź. Wenn wir einen Hirtendienst tun müssen an jemand, der in keinem guten geistlichen Zustand ist. Jeżeli musimy wykonać jakąś służbę pasterską w stosunku do osoby, która nie jest w dobrym stanie duchowym, dann können wir gar keine andere Antwort erwarten. To przecież nie możemy oczekiwać innego rodzaju odpowiedzi. Er kann nicht geistlich antworten. Taki człowiek nie jest w stanie duchowo nam odpowiedzieć. Weil es gar nicht seinem Zustand entspricht. Dlatego, że to w ogóle nie byłoby zgodne z jego stanem duchowym. Und die Jünger gehen. I tak widzimy, uczniowie odeszli. Haben wir nicht oft ähnliches erfahren? Czy często czegoś takiego nie doświadczaliśmy i my? Und haben gedacht, es war alles umsonst? I pomyśleliśmy, na próżno ta wizyta. Warum bin ich überhaupt hingegangen? W ogóle to po co tam poszedłem? Und wir haben erfahren müssen, i musieliśmy tego doświadczyć, dass der Herr gewirkt hat. Że Pan rzeczywiście działał. Wisst ihr, es muss nämlich immer der Herr sein. Wiecie co? To zawsze Pan musi być tym, co działa. Der das gute Ergebnis hervorbringt. To jest ten, który ten dobry skutek takiej rozmowy może przywieść. Wir können einfach nur Hilfe leisten. My możemy tylko po prostu być pomocnikami. Nur Werkzeuge in der Hand des Meisters sein. Możemy być tylko narzędziami w ręku mistrza. Aber das Herz für den Herrn öffnen, das muss er selbst. Ale serce otworzyć Panu, to musi tylko osobiście ta osoba. Nach 8 Tagen war er da. Po 8 dniach on był obecny. Welch ein wunderbares Ergebnis. Auch jakiś cudowny wynik. Wir wollen uns mit diesem Beispiel ermuntern lassen, doch den Hirtendienst zu tun. I tak chciejmy się tym przykładem zachęcić, aby jednak tą służbę wykonywać. Nicht den Gedanken haben, es wird ja sowieso nichts mehr angenommen, also bleiben wir gleich zu Hause. Nie, abyśmy mieli tego rodzaju myśli, taka wizyta i tak nic nie da. Lepiej zostańmy w domu. Lasst uns dem Herrn etwas zutrauen in seiner Arbeit an den Seelen. O, zaufajmy Panu w wykonywaniu jego pracy przy duszach. Und als Thomas dann das nächste Mal dabei war, i gdy następnym razem Tomasz był obecny, kommt der Herr Jesus, als die Türen wieder verschlossen waren, przyszedł Pan Jezus, gdy drzwi znowu były zamknięte. Diese verschlossenen Türen zeugen von Absonderung. Te zamknięte drzwi świadczą o odosobnieniu. Wenn wir noch einmal die lehrmäßige Schiene betreten dürfen, die lehrmäßige Schiene. Jeżeli możemy w ogóle na temat tej pouczającej strony tego urywku teraz wspomnieć, zeigt uns das, dass es auch im Reich noch eine gewisse Absonderung gibt. To jednak wskazuje, że również i w tym królestwie jest konieczne pewnego rodzaju odosobnienie. Soll aber jetzt nicht den Schwerpunkt bilden.
Ale naturalnie w dniu dzisiejszym to nie jest najważniejszy punkt. Und dann steht der Herr Jesus wieder in der Mitte, im Reich wird er auch der Mittelpunkt sein und dann sagt er wieder Friede euch. Da haben wir den Frieden des Reiches. I tu Pan Jezus stając wśród nich znowu mógł im powiedzieć pokój wam. Tu znowu oglądamy ten pokój, jaki Pan Jezus też i daruje w swoim królestwie. Jetzt aber wieder zurück zu der praktischen Linie. Ale teraz wróćmy z powrotem do tego pouczenia praktycznego. Jetzt ist der Herr Jesus wieder gegenwärtig. Znowu Pan Jezus jest obecny. Thomas ist anwesend. Tomasz jest obecny. Und jetzt tut der Herr Jesus an Thomas einen prophetischen Dienst. I teraz Pan Jezus wykonuje w stosunku do osoby Tomasza służbę proroczą. Das ist wunderbar zu sehen. Jest to cudowne akurat zauważyć. Jetzt spricht er zu Thomas genau die Worte, die Thomas selbst vorher den Jüngern gesagt hatte. I teraz Pan mówi dokładnie te same słowa do Tomasza, które Tomasz poprzednio powiedział do uczniów. Der Jesus war doch vorher gar nicht dabei gewesen. A przecież poprzednio Pana Jezusa nie było przy nich. Aber er kennt unsere Herzen. Ale on zna nasze serca. Er kennt jedes Bedürfnis eines Gläubigen und auch eines Ungläubigen, wenn die Versammlung zusammen ist. On zna potrzeby każdego wierzącego i niewierzącego wtedy, gdy zgromadzenie jest zebrane. Und dann benutzt heute der Herr einen Bruder im Dienst, um genau diesem Bedürfnis zu begegnen. I Pan dzisiaj używa jakiegoś brata w służbie, aby akurat wyjść naprzeciw tej potrzebie danej osoby. Wir haben ein schönes Beispiel in Ruth 2 auf dem Feld des Boas. Mamy piękny przykład znowu przypadku Rut, która znajduje się w drugim rozdziale na tym polu Boaza. Da sagt Rut in Kapitel 2, Vers 16, du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet. Tam czytamy, że Rut powiedziała, ty mnie pocieszyłeś i przemówiłeś do serca twojej służebnicy. Sollte der wahre Boas dich das nicht auch tun können? Czy ten prawdziwy Boaz nie byłby w stanie też i tak uczynić? Ich darf eine kleine Geschichte erzählen. Pozwólcie, że opowiem wam małą historię. Ich weiß nicht, ob ich sie hier schon mal erzählt habe. Nie wiem, czy już czasem tutaj w tym gronie nie opowiadałem. Vor Jahrzehnten gab es in Holland einen Bruder mit Namen Ostra. Przed dziesiątkami lat żył w Holandii brat o nazwisku Ostra. Er hat den Ruf empfunden, der möchte dich nach Kolumbien rufen. I on odebrał od Pana takie powołanie, że Pan chciałby go używać w Kolumbii. Er hat das mit seiner Frau viele Monate erwogen. On rozważał to wiele miesięcy razem ze swoją żoną. Und vor der Stunde des Zusammenkommens, i przed godziną zgromadzenia, wo er mit dem Fahrrad zur Versammlung fährt, gdy on jechał rowerem na zgromadzenie, betet er während der Fahrt, modlił się w czasie jazdy. Herr, gib mir heute Nachmittag Klarheit, ob ich nach Kolumbien soll. I prosił, Panie, daj mi dzisiaj wieczorem tej jasności, czy rzeczywiście mam jechać do Kolumbii. In der Stunde spricht ein Bruder über das Thema Gehorsam. W godzinie tej popołudniowej jeden z braci mówił na temat posłuszeństwa. Und auf einmal ruft er in den Saal. I nagle zawołał do sali. Und wenn der Herr dich nach Kolumbien ruft und du gehst nicht hin, dann bist du ungehorsam. Jeżeli Pan Ciebie powoła do pójścia do służby w Kolumbii, a Ty nie pojedziesz, to będziesz nieposłuszny. Hätte auch sagen können nach Chile. A przecież ten brat mógł powiedzieć, że nie pojedziesz do Chile. Aber der Herr kennt die Bedürfnisse. Nie, Pan zna potrzeby. Und er weiß ihnen zu begegnen. I On wie, w jaki sposób wyjść im naprzeciw. Und das macht der Herr sehr fein. I Pan to bardzo delikatnie czyni. Wir sind manchmal plump. My czasami jesteśmy tacy szorstcy. Und rücksichtslos. I bezwzględni. Der Heiland macht das ganz fein. A nasz Zbawiciel czyni to tak delikatnie. Nochmal Rut 2. Jeszcze raz wspominam drugi rozdział Księgi Rut. Da sagt er zu den Schnittern, zu den Knaben, sie sollen für Rut mal so eine Handvoll Ähren fallen lassen. Boaz powiedział do swoich sług, żeńców, rzucajcie na ziemię garść kłosów dla Rut. Die waren für Rut.
Te kłosy były przeznaczone dla Rut. Da waren vielleicht viele Leserinnen, Ehrenleserinnen. Bo na tym polu może było wiele takich, którzy zbierali te kłosy. Ruth hat sie aufgehoben. A Ruth podnosiła też te kłosy. Dann hat sie gesagt, die sind für mich. I ona na pewno sobie powiedziała, one są dla mnie. Da haben die anderen nichts gemerkt. Inni zbieracze tego mogli nie zauważyć. Kennst du das auch in der Versammlung? Czy coś takiego też i ty znasz w zgromadzeniu? Liebe Schwester. Kochana siostro. Ein Bruder sagt etwas. Jakiś brat coś mówi. Und du sagst, das ist für mich. I ty możesz sobie powiedzieć, to jest dla mnie. Das war Balsam für deine verwundete Seele. I było to balsamem dla twojej zranionej duszy. Kein anderer merkt das. Nikt inny tego nie zauważa. So feinfühlig ist der Herr Jesus. Tak czułem jest Pan Jezus. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie er das Herz von Thomas gewinnt. I teraz spójrzmy na to, w jaki sposób on pozyskał serce Tomasza. Er sagt, reiche deinen Finger her und zieh meine Hände. I powiedział, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. In diesem ersten Satz, w tym pierwszym zdaniu, sehen wir die Leiden des Herrn Jesus. Oglądamy cierpienia Pana Jezusa. Er will gleichsam Thomas sagen, sieh mal. On chce tutaj powiedzieć jednocześnie Tomaszowi, spójrz. Was nötig war für mich, jakie było to konieczne dla mnie, um dir dieses Heil zu erwerben. Aby dla ciebie pozyskać zbawienie. Wollen wir mal dabei stehen bleiben? Chcemy się nad tym zatrzymać. Was meint ihr, kann unsere Herzen mehr für den Herrn Jesus erwärmen? Jak myślicie, co może bardziej nasze serca rozgrzać dla Pana Jezusa? Die Vorstellung seiner Leiden für mich? Przedstawienie jego cierpień dla mnie? Oder tausend Ermahnungen mit erhobenem Zeigefinger? Albo tysiąc napomnień z podniesionym grożącym palcem? Die Frage ist nicht schwer zu beantworten. Nie jest trudno dać odpowiedź na to pytanie. Ich denke jetzt an Galater 2. Myślę teraz o słowach z Galacjan z drugiego rozdziału. Da sagt Paulus diese bekannten Worte in Vers 20. Paweł powiedział te znane słowa w wierszu 20. In dem zweiten Teil. W drugiej części tego wiersza. Da spricht er von dem Sohn Gottes. On mówi w tym wierszu o Synu Bożym. Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Galatów, drugi rozdział, 20 wiersz, ostatnie zdanie, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Weißt du, sein ganzer Weg der Leiden, von Anfang bis Ende. Wiesz co, cała jego droga cierpień od początku aż do końca. Einschließlich seines Kreuzes Todes. Włącznie z jego śmiercią na krzyżu. Davon sprechen die durchbohrten Hände. O tym właśnie świadczą te przebite dłonie. Dann füg mal hinzu, Herr Jesus, das hast du für mich getan. I wtedy możemy tylko dodać, Panie Jezu, ty to uczyniłeś dla mnie. Das heißt, der Heiland stellt sich Thomas vor in seiner ganzen Liebe zu ihm persönlich. To oznacza, że Pan Jezus przedstawia się Tomaszowi w całej swojej miłości do niego. Auch sein Verlassensein von Gott. Również i w tym, jak był opuszczony przez Boga. Wo er diese Worte ausrufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gdy on musiał zawołać te słowa, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? Da kannst du hinzufügen, Herr Jesus, das war wegen mir. I wtedy ty możesz dodać, Panie Jezu, to stało się z powodu mnie. Aber dann kommt etwas weiteres noch hinzu. Ale do tego jeszcze jest dalsza część dodana. Dann sagt er auch noch, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. I daj tu rękę swoją i włóż w bok mój. Und das spricht nicht mehr von seinen Leiden.
I te zdanie już nie mówi o jego cierpieniach. Die Hand in die Seite gelegt bedeutet, denke an die Ergebnisse meines Werkes für dich. Włożyć swoją dłoń w jego bok, to znaczy myśleć o wynikach jego śmierci dla ciebie. Aus der Seite des Herrn kam Blut und Wasser heraus. Bo z tego boku Pana wypłynęła krew i woda. Da hatte Heiland nicht mehr gelitten. To wtedy już Pan nie cierpiał. Da war er schon tot. On już był, on już zmarł. Als Blut und Wasser herauskamen. Wtedy, gdy wypływała krew i woda z jego boku. Ich muss die Stelle aus Johannes 19 nicht vorlesen, ihr kennt die alle. Nie musimy na pewno tego miejsca z Jana 19 rozdziału czytać, na pewno wszyscy je znamy. Das Blut spricht von dem Werk des Herrn Jesus für uns, das aber außerhalb von uns geschehen ist. Ta krew mówi o tym dokonanym dziele Pana Jezusa dla nas, które zostało dokonane poza nami. Zur Bewältigung aller Sündenprobleme. Aby usunąć wszystkie problemy grzechów. Und das Wasser spricht von dem Werk Gottes in uns. A woda mówi obrazowo o tym dziele dokonanym w nas. Wir mussten nämlich von neuem geboren werden. Bo my mianowicie musieliśmy się narodzić na nowo. Das Blut stellt mir den Gedanken der Sühnung vor. Krew przedstawia tu bardziej te myśli dotyczące przebłagania. Und das Wasser mir den Gedanken der Reinigung. A woda bardziej tą myśl dotyczącą oczyszczenia. Und jetzt wollen wir mal über diese beiden Segensauswirkungen nachdenken. I tak chciejmy teraz się zastanowić nad tymi dwoma oddziaływaniami tego błogosławieństwa dzieła Pana. Wir denken an das Blut des Brandopfers. Myślimy na przykład o krwi tej ofiary całopalnej. Und lesen Johannes 1, Vers 29. I przeczytamy teraz Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, 29 wiersz. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Druga, das ist Brandopfer. Druga połowa tego wiersza, Jana 1:29. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Wobei ich noch einen Gedanken jetzt einfließen lassen muss. Tu muszę dodać jeszcze jedną myśl. Wenn ich jetzt von Blut spreche, jeżeli ja teraz mówię o krwi, dann meine ich damit nicht das physische Blut, das aus der Seite des Gestorbenen floss. Nie mam na myśli tej fizycznej krwi, która wypłynęła z boku tego zmarłego Pana. Sondern dann meine ich das Blut in seiner symbolhaften Bedeutung. Ale mam na myśli krew w jej symbolicznym znaczeniu. Das Blut aus der Seite des Herrn Jesus fließend war ein Zeichen von dem, was geschehen war. Bo ta krew wypływająca z boku Pana była znakiem tego, co się już stało. Es spricht von der Dahingabe seines Lebens. Ona obrazowo mówi o tym oddaniu jego życia. Es spricht von seinem Tod. Ona mówi o jego śmierci. Er hat sein Blut, das heißt sein Leben gegeben. On swoją krew dał, czyli on darował swoje życie. In 3. Mose 17 haben wir diesen bekannten Vers. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale znajdujemy ten znany wiersz. Wo davon die Rede ist, dass das Leben des Fleisches im Blut ist. Tam mowa jest o tym, że życie ciała jest w jego krwi. Und der Herr hat es auf den Altar gegeben, um Sühnung zu tun. I Pan tą krew dał na ołtarz, aby dokonać przebłagania. Jesajas drückt es aus und sagt, er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Izajasz to wyraził takimi słowami: on wylał swoją duszę w śmierć. Und Johannes sagt in seinem Brief, dass es ein Zeugnis ist von dem, was geschehen war, ein Zeichen, so wird es im Johannesevangelium ausgedrückt. A Jan w swoim liście pisze, że to jest świadectwo tego, co się stało, znak tego, co się stało, jak w Ewangelii Jana jest napisane. Wir müssen also nicht an das physische Blut denken. A więc nie myślmy tutaj koniecznie o tej fizycznej krwi, sondern das, was durch dieses Blut gezeigt werden soll, die Sache, die geschehen war.
Ale myślmy o tym, co ta krew ma nam symbolicznie do przekazania, o tym, co się stało już. Dann möchte ich eine zweite Seite vorstellen in Verbindung mit dem Blut. I jeszcze drugą rzecz chciałbym pokazać w związku z krwią. Wir haben sie in Offenbarung 1. To oglądamy w Księdze Objawienia w pierwszym rozdziale. Vers 5, diesen bekannten Vers. Piąty wiersz, ten znany wiersz. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Druga połowa tego piątego wiersza, pierwszy rozdział Jana. Jemu, który miłuje nas i który powinno być omył nas z grzechów naszych przez krew swoją. Da sehen wir die Seite des Schuldopfers. Tutaj oglądamy właśnie tą stronę ofiary za winę. Ich möchte jetzt nur mal einige Segensbereiche vorstellen. Muszę tu teraz przedstawić kilka tych zakresów błogosławieństw. Dann haben wir in Hebräer 9 und 10. To oglądamy też w Hebrajczyków w 9, w 10 rozdziale. Weitere Segensauswirkungen seines Kreuzestodes. Dalsze też i wyniki jego śmierci na krzyżu. Da wird von dem Blut des Christus in Vers 14 gesagt. Tam mowa jest o krwi Pana Jezusa w 17 wierszu. Dass es unser Gewissen gereinigt hat von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Hebräer 9, Vers 14, zweiter Teil. 9 rozdział Hebrajczyków, 14 wiersz, druga połowa. Oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Ich denke an Hebräer 10, Vers 19. I myślę również o 10 rozdziale Hebrajczyków, 19 wiersz. Wir haben Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu auf dem neuen und lebendigen Weg. Mając więc, bracia, powinno być wolność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Das heißt, wir haben jetzt freien Zugang zu Gott, wir können als Kinder dem Vater nahen. A więc mamy wolny przystęp do Boga i jako dzieci możemy się do Niego przybliżać. Welch ein Segen? Jakież błogosławieństwo? Das gab es im Alten Testament nicht. Nie było tego w Starym Testamencie. Da konnte der Jude Gott nicht nahen. Żyd nie mógł się przybliżyć do Boga. Ich erzähle ein kleines Beispiel, was in dem Kalender Harris Nahe stand vor einigen Jahren. Opowiem mały przykład, który był podany w kalendarzu Pan Blisko jest przed wieloma laty. Es gab einen großen Chef eines großen Konzerns. Był szef wielkiego koncernu. Und wenn man ihn sprechen wollte, musste man sich schriftlich anmelden. Jeżeli ktoś chciał z nim rozmawiać, to pisemnie musiał się zgłosić. Alles ging über das Sekretariat. Wszystko oczywiście się odbywało przez sekretariat. Und wenn man Glück hatte, bekam man vielleicht in 4 Wochen einen Termin. Jeżeli ktoś miał szczęście, to może w terminie 4 tygodni udało mu się znaleźć termin. Oder keinen. A może i tak było, że nie dostawał tej możliwości widzenia się. Aber da gab es jemand, ale był ktoś taki, der hat sich nicht angemeldet, który się nie zgłosił wcześniej. Der ging einfach hin, ten po prostu wszedł do gabinetu, durch die erste Tür zur Sekretärin, wszedł przez pierwsze drzwi do sekretariatu. Ob er guten Morgen gesagt hat oder nicht, das weiß ich nicht. Czy powiedział dzień dobry, to nie wiem. Und ging einfach weiter. I przeszedł przez sekretariat dalej. Und klopfte nicht an. Nie zapukał nawet. Einfach in die Tür des großen Chefs. Wszedł po prostu przez drzwi do pomieszczenia tego wielkiego szefa. Ja, was fällt dir ein? A więc jak to możliwe? Da geht hinein. Wchodzi do środka. Da guckt der Chef auf. Szef spogląda na niego. Und dann sagt er, mein Sohn, was möchtest du? I pyta się, synu, co chciałeś? Da sagt der Sohn, Papa, ich möchte nur bei dir sein. Wtedy syn odpowiedział, tato, chciałem tylko być z tobą. Wisst ihr, wir haben einen Vater im Himmel. Wiecie co? My mamy takiego Ojca w niebie. Und zu dem können wir als Kinder immer kommen. I do którego my jako dzieci zawsze możemy przychodzić. Wir haben freien Zugang zu Gott. Mamy wolny przystęp do Boga. Welch ein Segen. Jakież błogosławieństwo. Und alles durch den Tod, durch das Opfer des Herrn Jesus. A wszystko przez tą śmierć i ofiarę Pana Jezusa. Alle diese Dinge. Wszystkie te rzeczy. Zeigt der Herr jetzt dem Thomas.
Wszystkie te rzeczy Pan teraz pokazuje Tomaszowi. Versteht ihr, wie liebevoll der Heiland sich um uns müht in den Zusammenkünften? O, czy to rozumiemy, jak Pan w wielkiej miłości troszczy się o nas w naszych zgromadzeniach? Wie er sich um unsere Seelen müht, um sie für ihn zu erwerben. Jak on troszczy się o nasze dusze, aby je rozgrzewać dla niego? Und dann kann Thomas nicht mehr anders. I wtedy Tomasz nie potrafił już nic innego zrobić. Dann sagt er in Vers 21, er antwortete und spricht zu ihm. Tylko tak jak czytamy to w 28 wierszu, odpowiedział mu: Mein Herr und mein Gott. Pan mój i Bóg mój. Nochmal einen kleinen Abstecher auf die lehrmäßige Schiene. Jeszcze tylko troszeczkę tak odskoczymy na tą pouczającą sprawę tego urywku. Das wird das Bekenntnis des zukünftigen jüdischen Überrestes sein. Te słowa będą wyznaniem tej przyszłej wierzącej resztki z Izraela. Wenn der Heiland kommt, wenn der Messias kommt zu diesem Volk, jeżeli Zbawiciel, Mesjasz przyjdzie do swojego narodu, dann werden sie ihn anerkennen als ihren Herrn. Wtedy oni go uznają jako swojego Pana. Das haben sie damals nicht getan, die Juden. Wtedy Żydzi tego nie uczynili. Damals haben sie gesagt, dass als er sagte, dass er Gottes Sohn sei, wtedy, gdy on był na ziemi, gdy on mówił o tym, że jest Synem Bożym, diese furchtbaren Worte, powiedzieli te przerażające słowa. Wir sind nicht durch Hurerei geboren, wie du. My nie jesteśmy narodzeni z nierządu, tak jak ty. Das sagen sie dann nicht mehr. Takich słów potem już nie powiedzą. Kennen sie ihn an als den Sohn Gottes. Ale uznają go jako Syna Bożego. Als Gott selbst. Jako samego Boga. Aber jetzt wieder zurück zur Praxis. Ale teraz wróćmy z powrotem do tej praktyki. Thomas hat diese Bemühungen des Herrn verstanden. Pan Tomasz zrozumiał te wysiłki swojego Pana. Und dann sagt er erstens, mein Herr. I powiedział po pierwsze, Pan mój. Das steht in Verbindung mit Gehorsam. A te słowa na pewno łączą się z posłuszeństwem. Er sagt gleichsam, ich habe verstanden, ich möchte jetzt in Zukunft nicht mehr fehlen. Jednocześnie jak gdyby powiedział, ja to zrozumiałem, już w przyszłości nie będzie mnie brakowało. Ich möchte gehorsam sein und mich da versammeln, wo du uns haben möchtest. Ja chcę być posłuszny i być tam zgromadzony, gdzie ty chcesz, abyśmy byli. Außerdem weiß er jetzt, das hat er erlebt. A poza tym on wie, on to po prostu przeżył. Was Petrus in 1. Petrus 2, Vers 3 sagt. To, co powiedział Piotr w pierwszym liście Piotra w trzecim rozdziale, drugi wiersz. Wir haben geschmeckt, dass der Herr gütig ist. A my zakosztowaliśmy, że dobrotliwy jest Pan. Dann sagt er auch noch, mein Gott. I wtedy jeszcze dalej powiedział, Bóg mój. Und das ist der Ausdruck der Gemeinschaft, die er jetzt mit dieser Person pflegen möchte. I te słowa są wyrażeniem społeczności, którą on chciał teraz z tą osobą pielęgnować. Er sagt eigentlich zweierlei. On powiedział tak dwukrotnie. Ich will dir folgen, ich will gehorsam sein. Ja chcę pójść za tobą, chcę być posłuszny. Und ich möchte Gemeinschaft haben, da, wo du mit uns Gemeinschaft haben willst. I chcę mieć społeczność z tobą tam, gdzie ty chcesz z nami mieć społeczność. Aus Psalm 63 möchte ich Vers 1 noch dazu nehmen. Jeszcze weźmy, spójrzmy na Psalm 63, pierwszy wiersz. Da sagt David, ja, in der Überarbeitung ist das jetzt Vers 2. Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch. In einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser. 63. Psalm, drugi wiersz. Boże, tyś Bogiem moim. Ciebie gorliwie wcześnie powinno jeszcze być, szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Mein Gott.
Boże, Bóg mój, den ich kennengelernt habe, ten, którego ja poznałem, den ich wertgeschätzt habe, tego, którego ja teraz doceniam, mit dem ich Gemeinschaft habe, z tym, z którym ja teraz mam społeczność. Welch ein wunderbares Ergebnis. Jakiś cudowny skutek. Dieses Hirtendienstes der Jünger. Jak wspaniała była ta służba pasterska dokonana przez uczniów. Sollte uns das nicht anspornen? Czy to nie powinno nas zachęcić? Persönlich die Gegenwart des Herrn in der Versammlung zu verwirklichen. Aby osobiście urzeczywistniać bytność i społeczność z Panem w zgromadzeniu. Um das zu genießen. I aby z tego korzystać, was in alle Ewigkeit auf uns wartet. To, co przez całą wieczność będzie rzeczywistością i na, co na nas czeka. Es ist wohl niemand hier, z pewnością nie ma tutaj nikogo, der nicht in Ewigkeit bei dem Herrn Jesus sein möchte. Który by nie chciał być w wieczności z Panem Jezusem. Können wir dann gleichgültig hier Zusammenkünfte versäumen, wo wir auch schon bei ihm sind? Czy tak obojętnie chcemy dalej być nieobecnymi na zgromadzeniach, gdzie on chce być razem z nami? Denn die Zusammenkünfte der Gläubigen, jeżeli wspólne zgromadzenia się wierzących, sind ein Stück vom Himmel. Te wspólne zgromadzenia wierzących są właśnie tym, tą cząstką nieba. Und es gibt für uns keine größere Freude, als da zu sein, wo der Herr sich uns offenbaren möchte. I nie ma większej radości, niż właśnie być tam, gdzie Pan chce nam się objawić.